końcu lotne liście. Skora twarzona bez uśmiechu, pukle chmur strącane rękoma wiatru wirują za plecami kobiet. Rozległe ostatnie słońce, ukłony w stronę tych, którzy mnie mijają. Bardzo, bardzo zmęczone serce. Godziny w rozległym słońcu, rozległe ostatnie słońce. Uparte godziny, godziny. Wczesne, wybudzić sobie lęk codzienny. Godziny w rozległym słońcu, lotne liście, kora stworzona bez uśmiechu. Rozległe ostatnie słońce, lotne liście wirują za plecami kobiet. Godziny, godziny, godziny w rozległym słońcu, lotne liście wirują za plecami kobiet. Rozległe, ostatnie słońce. Witamy serdecznie z łaźni dobrze znanej Świdniczanom restauracji z atelier rzeźbiarza świdnickiego Tadeusza Golińczaka. Dzisiejsza pocztówka literacka zostanie poświęcona twórczości Tomasza Chrynacza, ale w ujęciu takim świdnickim, regionalnym, bo na tym nam najbardziej tutaj zależy. Witam Cię, Tomku. Witam serdecznie, Wojtku. Tomasz Chrynacz jest najbardziej znanym świdnickim poetą. Zawsze akcentuje świdnicki aspekt swojego pochodzenia we wszystkich biogramach. No i właśnie dzisiaj poświęcimy nasze spotkanie refleksji na temat związku Tomasza Chrynacza z miejscem. Rozpocznę tutaj od takiego fragmentu z arkusza, jednego z dwóch debiutanckich arkuszy poety, i z tym będzie się wiązało pierwsze pytanie. Nazywam się Tomasz Chrynacz, nazywam się Tomasz Chrynacz, nazywam się Tomasz Chrynacz. Uciekłem się do stworzenia w pierwszym dniu grudnia roku pańskiego 1971. Chwili, gdy przypłynął gęsty śnieg i przysypał głodne spojrzenia poranka. To była środa i dziś dobrze jej nie widzę, lecz nie umiera we mnie to pragnienie, chwila odległego spokoju, który wraz z wiatrem naganiam, gdyż ze spokojem łatwiej żyć. Zatem żyję, 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 odczuwając nienasycenie i mieszkam w betonowym bloku wśród zwiędłej zieleni. Kiedy jednak nawiedza mnie emocje, nieprzytomność, kiedy jesień i zima zastyga w oczach, kiedy noc i chłód w kieszeniach, ćmy wiszą nad głową, stwarzam się na nowo, rozmieniam nieregularne obawy liryczne na najdrobniejsze wzruszenia i piszę tak zwane wiersze. Czy pamiętasz, co jest dalej w tej jakby takiej autobiograficznej scenerii zawartej w tym arkuszu? Tak, pamiętam, mimo że było to opisane w 1994 roku, pamiętam w październiku, dalszy ciąg brzmi: wtedy pozostaje tylko włóczyć się bezgłośnie w sobie, chodząc po tym getcie, krążąc wokół snów, kurzu miasta, gdzie spotkać można walki żywiołów, zaplątane w przędzenie mych dni. Tam jest jeszcze taki dopisek, a wszystko dzięki skrytej łaskawości chwili, co niechybnie do mnie się wkrada i która wzrusza. I tam jest ciąg takich kilkunastu czasowników, a puenta brzmi:
że zawsze jest i zawsze czeka. I tam jest ważne to określenie, takie getto, bo jak mawiał poeta Kazimierz Biculewicz, każdy ma swoje jakieś getto, każdy na coś choruje. No i to jest tytuł tego arkusza, Wyjście z getta. Czy tym gettem jest Świdnica? Czy tym gettem była raczej Świdnica? Czy była gettem miasta w ogóle jako pojęcie? Rok 1994 to początki mojej jakby inicjacji literackiej, wejście w literaturę polską, próba przede wszystkim odpowiedzenia sobie na pytanie, kim jestem, a kim powinienem być. Jak czytałem ostatnio te wiersze, myśląc o naszym dzisiejszym spotkaniu, to właśnie zdałem sobie sprawę, że to była książka, która no, miała na celu przede wszystkim uzmysłowienie sobie tego, kim chciałbym być dla wiersza, dla poezji, kim chciałbym, żeby poezja była też dla mnie. I to było takie uświadomienie sobie tej sfery rozpoznanego, poszukiwania też jakby odpowiedzi na pytanie o takie podstawowe granice ja, świata, sposobu też istnienia, poznawania świata, od takiej furor poetikus tamtych lat. Pies gończy. Najpierwej linijka drzemie. Wprzódy linijka merda. Zrazu linijka skrobie. Uprzednio linijka szczeka. Wpierw linijka biegnie przez skrawki, zżyny, ścinki, wióry, krzyny świata zwęsza. A potem linijka krąży, a następnie linijka szuka, a dalej linijka warczy. Wnet linijka wraca, wówczas linijka tęskni za kością wiersza ciemną. No ale biorąc pod uwagę twoją poezję, jesteś określany jako poeta metafizyczny. No metafizyka jest pewnego rodzaju takim spojrzeniem na rzeczywistość ogólnym, tak? Całościowym, holistycznym. No i tutaj jakby Świdnica. Ile jest tej Świdnicy w twojej twórczości? Czy to miasto jest istotne, czy też raczej tworzysz w oderwaniu od tej przestrzeni miejskiej? To dość ciekawe pytanie, ponieważ ja nigdy nie traktowałem miejsc w sensie wyzwania poetyckiego. To znaczy, no, z jednej strony jakoś kultywuję tę lokalność, ale nie poprzez mitologizację rzeczywistości, w sensie takim, że utrwalam jakieś ulice, jakieś miejsca, chociaż one funkcjonują w mojej twórczości. Pamiętam kiedyś Krzysztof Karasek powiedział taką mądrą rzecz, że świat, w którym żyję, jest tyle samo wart opisu, co moje o nim wyobrażenie. I właśnie moje wyobrażenie o Świdnicy jest takie, że ono stanowi jakby dla mnie taki model kulturowy. Tak jak dla Norwida był Paryż, nie opisywał on Paryża tak, jak robił to Baudelaire, czyli nie skupiał swojej uwagi na poszczególnych wyznacznikach tego Paryża, ale stanowił jakby takie centrum świata w ogóle. I miasto jakby w mojej twórczości odgrywa taką dwojaką rolę. Z jednej strony tworzy taką dychotomię między podmiotem lirycznym, który z jednej strony próbuje odnaleźć się w tym mieście,
Z drugiej strony jest ta potrzeba jakby pielgrzymowania, zmiany, poszukiwania swojego miejsca w rzeczywistości, co jest zresztą charakterystyczne, myślę, w poszczególnych wierszach. I jest też, wydaje mi się, z drugiej strony taka percepcja, taki odbiór rzeczywistości, świata poprzez rozkład, poprzez jakąś taką destrukcję. My bronimy się przed pojęciem tego, że świat jest stabilny, że świat jest monolitem, ale gdy tak na dobrą sprawę zastanowimy się nad jego poszczególnymi elementami, to możemy popaść w pewną pułapkę. Ja w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że świat, w którym urodziliśmy się, no niestety umiera, przepływa przez nas, przepływa przez nasze uszy, przez nasze oczy, usta, przez nasze doświadczenia. Wszystko jest płynne, wszystko jest w ruchu i jakby ten ruch, ten taką szeroko pojętą destrukcję świata, ale też i zmienność doświadczeń, poglądów mojego bohatera staram się w swojej poezji zawrzeć, opisać, w jakiś tam sposób zdiagnozować. Jest też, wydaje mi się, dosyć duża taka doza rozumienia rzeczywistości jako pojęcia, które jest wielowarstwowe, to znaczy pod taką naturalną, oczywistą rzeczywistością kryje się jego dodatkowe dno, które jest równie realne i konkretne. I każdy z nas jakby próbuje wczepić się w jakąś formę realnego bytu. W moim przypadku, w przypadku bohatera moich wierszy, to jest miasto, mimo wszystko. Aczkolwiek wielokrotnie pojawia się opozycja miasto, na przykład natura, miasto, to co się znajduje poza miastem. Ale mój bohater urodził się tutaj, tu przeżywa rzeczywisty kształt swojej jakby obecności. Przeżywa swoje wzloty, upadki, swój heroizm, upokorzenie snów i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednak przestrzeń miejska jest takim punktem wyjścia do snucia historii na temat, no, w pewnym sensie katastroficznego widzenia rzeczywistości. Ten przepływ, destrukcja, która się pojawia w twoich utworach. A jeśli chodzi o takie konkretne miejsca, czy twój bohater jest przywiązany do konkretnych miejsc w mieście, w którym mieszkasz, i czy autor jest przywiązany do pewnych miejsc? Jeśli chodzi o przywiązanie bohatera do miejsc, no to on przywiązuje się do miejsc, w których przebywa, w którym bytuje, w którym mieszka. Takim pierwszym miejscem jest ulica Okrężna, a więc rok 1998, chociaż jak wspomniałeś na początku, urodziłem się w roku 1971, jestem świdniczaninem, ale do Świdnicy przeprowadziłem się dopiero w 1975 roku. Moim pierwszym miejscem takim zamieszkania był dość mroczna w tamtych czasach ulica Saperów. My nazywaliśmy go w tamtych czasach Trójkąt Bermudzki. Z jednej strony garnizon Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego, to chyba była garnizon artylerii 20. Dywizji Pancernej, z drugiej strony na ulicy Gdyńskiej Armia Radziecka i z drugiej strony, tuż przy moim bloku, był cmentarz ewangelicki, na którym wielokrotnie spędzaliśmy czas. Nie wiem, czego tam szukaliśmy. Duchów przeszłości, trudno powiedzieć. On nie był tak pięknie utrzymany, jak jest teraz utrzymany. Tam łatwo było wtedy przejść, dostać się przez dziury w murze. To miejsce w jakiś tam sposób może nie ukształtowało mojego widzenia rzeczywistości, bo nigdy nie myślałem, że będę zajmował się literaturą. Moje wejście w literaturę było bardzo łagodne, nie było to
wejście na zasadzie buntu, ale raczej taka cykliczna, systematyczna inicjacja literacka. I później w 85 roku przeprowadziliśmy się z rodzicami na ulicę Piotra Skargi. To było nowo powstałe osiedle na Zarzeczu, początki tego osiedla. I tam, będąc już na studiach, zacząłem pisać pierwsze właśnie wiersze, które złożyły się na pierwszy arkusz Inne ogrody. Też dosyć wymowny, symboliczny taki tytuł Ogrody. Każdy poeta ma swój ogród. Ogród miał Trakl, ogród miał Baudelaire, ogród miał Norwid, ogród miał Eliot. Ja też swój ogród miałem, ale to był ogród właśnie przełomu lat 70. i 80. Raczej ponury, szarej polskiej rzeczywistości. Początku też osiedla. A w 98 roku trzeba było stanąć na nogi samemu, porzucić dom rodzinny i rozpocząć życie na własną rękę. No i zamieszkałem na ulicy Okrężnej. I tam powstała dosyć ważna dla mnie książka. Książka, która się nazywa Praski Raj. I właśnie w tej książce pojawia się ulica Okrężna, w sensie właśnie dosłownym jako nazwa, właśnie tu po raz pierwszy pojawia się Witoszówka nasza, brzeg Witoszówki. Może ja przeczytam ten wiersz. Proszę. Praski raj. Przebiegamy wzrokiem wzdłuż kolejnych linijek tygodni, nieświadomy tego, co nas jeszcze czeka. Widząc refleksy światła na różnych poziomach, kiedy wiatr marszczy brzeg Witoszówki. Ostatecznie zaplanowana podróż nie wyszła na jaw i teraz świat przenosimy na dwóch kółkach. Przedpołudnia w leniwych zakrętach lub na prostej, senne niebycie z zapasem mineralnej. Myślisz, że wiesz o mnie wszystko, ale mój sen to podróż ze znakiem zapytania. Barykada mgły i igieł, ukłucia, bo wśród innych śmierci moja nie będzie wyjątkowa, choć jedyna i ostateczna, bo moja. Ale nie mówmy o dosłowności, zwłaszcza, że kruche zgłoski puchną w gardle w kilku taktach, niczym nikły głos Boga w chwili, gdy wracamy wzdłuż ścieżek parku, ostrożnie po śladach deszczu. Jest chyba olbrzymi rozdziew między miastem gettem a miastem ogrodem. Jakby to miasto ewoluowało w twojej poezji? No tak jak wspomniałem, w getcie to jest wyraźna właśnie opozycja, taka buntownicza postawa podmiotu lirycznego. Ja miasto, miasto jako zagrożenie, właśnie miasto jako getto, jako coś, co przytłacza swoim ograniczeniem bohatera, nie daje mu możliwości rozwoju, stanowi rodzaj takiej pułapki również dla jego myśli, dla jego poglądu. Ale z czasem wszystkie burze, wszystkie rewolucje, wszystkie konflikty ustają, bunt się ustatecznie, jak mawiał Stanisław Grochowiak. I mój bohater, który no, jest pewnego rodzaju takim romantycznym pielgrzymem, wędrowcem, który poszukuje swojego miejsca, który poszukuje odpowiedzi na podstawowe kwestie egzystencjalne, musiał obrać drogę tę, taką drogę pokory. Czyli musiał niejako zaprzyjaźnić się z tym miastem. I czynił to z każdego wiersza, z każdej książki. Próbował się odnaleźć, próbował jakby też wskazać, co on takiego ważnego, istotnego może temu miastu dać. Tak to mniej więcej chyba wyglądało. Nie wiem, czy to jest to czytelne w tych wierszach,
ale taka była tendencja, taki był zamiar tego bohatera porzucić tę taką romantyczną, indywidualną postawę, która no zgoła byłaby, wydaje mi się, postawą destrukcyjną dla samego bohatera, bardzo katastroficzną. A z racji tego, że znalazł kobietę swojego życia, ta niejako wskazała mu drogę, którą winni razem kroczyć. I tę drogę wybrał i kroczy do dziś. No, dla mnie jakby takim najbardziej świdnickim tomikiem są partycje. Partycje i inne wiersze, bo tam znajdują się bezpośrednio fotografie twojej małżonki. Tak. Ta świdnica tam wyraźnie jest wyeksponowana. W partycjach oraz 20 innych wierszach miłosnych to są zdjęcia Grzegorza Michalaka. Aha. To nie są zdjęcia mojej żony. Moje zdjęcia mojej żony są w książce Noc Czerwi z 2016 roku. Tu jest właśnie między innymi przedstawiona latarnia w rynku. I tu są też wiersze pisane już z perspektywy Płaskiego, ulicy Płaskiego, gdzie zamieszkałem w 2008 roku, bo 10 lat mieszkałem na ulicy Okrężnej i na Płaskiego zamieszkaliśmy na czwartym piętrze i nazwaliśmy to miejsce Góry Płaskiego. Mieliśmy bezpośrednio okna na wieżę bazyliki. I tam powstawało dużo właśnie wierszy, które z jednej strony pokazują świdnicę jakby z perspektywy boskości, pokazania rzeczywistości od strony takiej nadziei, istoty kroczenia jasną ścieżką. Wydaje mi się, że to był dosyć taki ważny okres w mojej twórczości, ponieważ też zorganizował w pełni język mojej poezji, którym chciałem w swoich książkach przemawiać. I w Prędkiej Przędzy właśnie jest taki wiersz, o którym wspomniałem właśnie. I on nazywa się Góry Płaskiego. Gdzieś sobie tutaj zaznaczyłem. O właśnie, Góry Płaskiego. Złożyło się samo. Złożyło się bez udziału innych. Jedyna sekunda, kiedy sprzedaje się dół i kupuje górę. Piekło, niebo albo nożyce i kamień. Jedyna i ostateczna decyzja. Linia frontu jest teraz tu, pośród szumu gołębi, w centrum, z widokiem na łuskę kościelnej wieży. Wgrzebujemy się na nowo, nowe śmieci i rupiecie. Poblask świateł biegnących donikąd. Centrum nam obiecało lepsze jutro i czas bez westchnień i żądań. Centrum nasypało nam, zakopało. Mgłą i sypkim śniegiem zaciekło. Przesypujemy tamten popiół. Jesteśmy bliżej Pana Boga. Złożyła się potrzeba ciepła. Jak wpływa na bohatera twoich utworów taka wędrówka, przenoszenie się? Bo to jest jakby swoisty taki regionalny homowiator, można powiedzieć, który eksploruje rzeczywistość i doznaje różnych aspektów rzeczywistości, właśnie przenosząc się pod kolejne adresy. Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim wyposażyło mojego bohatera w pewien rytm taki. Rytm właśnie kroczenia, wędrowania w dojrzałość. Być może też wyposażyło w pewną wiedzę na temat naiwności świata, że świat jest wspaniały i cudowny, a tak na dobrą sprawę jest obok dobra spora dawka zła. Ale też chyba wyposażyło w taki specyficzny typ patrzenia na świat. Bardzo taki oddalony i wycofany.
To być może też wiąże się jakby z moją postawą. Ja nie czuję się w żaden sposób człowiekiem wielkiego miasta i czuję się bardzo mocno zakłopotany i onieśmielony, jak wyjeżdżam ze Świdnicy. No właśnie, tak jak powiedziałem, nie mam mentalności człowieka z wielkiego miasta. A jak już muszę wyjechać, to zawsze podczas takiej podróży towarzyszy mi wizja powrotu. I chyba ten bohater ma dość dużo cech moich. Jest takim może alter ego samego mnie. Tak jak wspomniałeś, ja zawsze jestem dumny z tej mojej lokalności i nie mam żadnych kompleksów z tego, że nie mieszkam w Krakowie, w Warszawie czy w Nowym Jorku. Bardzo polubiłem, zwłaszcza jak na Pułaskiego mieszkałem i miałem okazję spacerować wieczorami po naszym świdnickim rynku. Bardzo polubiłem właśnie tę leniwą taką ciszę budynków, ulic. To w jakiś sposób na pewno wyostrzyło mój słuch, moje widzenie i wyposażyło też właśnie bohatera w taką umiejętność patrzenia na świat jako mikrokosmos. Jako coś, co wpływa na to, że wpływa na naszą wiedzę, że nie jesteśmy najważniejsi, że jesteśmy częścią większego jakiegoś planu boskiego. I w tym planie boskim oprócz nas znajdują się też inni, z którymi powinniśmy się liczyć, których powinniśmy szanować, nawet jeśli się nie zgadzamy z ich poglądami. Ale to zrozumienie, ta próba dialogu chyba jest najważniejsza. I taki jest właśnie ten bohater. Każde nowe miejsce to jest nowe doświadczenie, nowa wiedza, ale też stworzenie jakby nowej przestrzeni takiej organizacyjnej dla poglądów tego bohatera, dla jego wiedzy. Samo się złożyło, samo się dzieje, samo się wydatkuje. Dowiedzieć się od kogoś, kogo nie znam, że wyjście wyszło, że getto zostało. Samo się prosi o debet, samo się rozliczy po latach, samo się nie zamknie. Od kogoś, kogo nie znam, dowiedzieć się, że wyjście wyszło, że getto zostało, dławi. Co z tym zrobisz? Będę łkać. To może jakiś kolejny adres i kolejny wiersz. Ja bym poprzestał może teraz na książce Przedmowa do pięciu smaków, bo skoro mówiłeś na temat pielgrzymowania, to jest tutaj wiersz, nie, zacznę od wiersza właśnie Góry Pułaskiego 2. Ponieważ no, Góry Pułaskiego trzeba było sprzedać i trzeba było przeprowadzić się znów niżej. I mam tutaj takie dwa wiersze. Góry Pułaskiego 2. Ten dom ma drzwi i rośliny, i jasne przestrzenie. Ten dom ma piętra, stoi w nim kuchnia i pokoje stoją. Jest okno do Boga Najwyższego. Z pewnością kiedyś napiszę tu ostatni wiersz. Kiedyś przeczytam go mojej ukochanej i zabrzmi wielkie poruszenie. Z pewnością kiedyś się pożegnam. Zrobię pierwszy krok. Zejdę schodami i nie wrócę. Znów zamienię górę na dół. Któregoś dnia zabrzmi ostatni dzwonek. W bramie stanie anioł i wskaże drogę. Ten dom nie ma piwnicy, tylko jej chód ciemny jest w nas, kiedy noc za dnia, kiedy sól w oku, kiedy promień potyka się o bruk. No i to były Góry Pułaskiego i tutaj
Właśnie tak rozmawialiśmy, ty przytoczyłeś tę informację na temat dziennika Ucieczki w Niezależność z wyjścia z getta. Ja złapałem się dopiero na tym po wydaniu książki Prędka Przędza. Zupełnie nie zastanawiałem się nad tym, że wcześniej w 1994 roku właśnie o ten fragment, o który mnie pytałeś, on się kończy właśnie tym, że zaplątane w przędze niemych dni. I jakby ta przędza, to projektowanie też rzeczywistości, kolejnych miejsc przez bohatera, wybieranie nowych punktów odniesienia towarzyszyło bohaterowi właśnie w prędkiej przędzy. Zresztą ty jako filolog, jako literaturoznawca orientujesz się, że właśnie Grecy mają takie dwa pojęcia na miejsce. Z jednej strony to jest ten słynny topos, który jest przywoływany wielokrotnie przez literaturoznawców, tak, jako miejsce na mapie, ale mają też określenie drugie, dla mnie bardzo ważne, cenne, to jest to określenie chory. Chora, czyli miejsce, ale z wszystkimi doświadczeniami, z wszystkimi nabytymi umiejętnościami widzenia tej nowej rzeczywistości. Platon nazwał to miejsce bardzo ciemnym, mrocznym. To jest też nasza podświadomość, to są nasze sny, nasze lęki, ale to, co powiedziałem wcześniej, ja patrzę, mój bohater patrzy na rzeczywistość właśnie dwojako. Przez pryzmat tej pierwszej warstwy, takiej realnej, i drugiej warstwy, tej podszewki rzeczywistości. Tam kryją się prawdziwe pokłady słowa i z tego słowa jakby bohater czerpie też energię do tego, aby pisać wiersze, aby mówić, przemawiać głosem wiersza. No dobrze, czyli można powiedzieć, że tutaj na tym naszym dzisiejszym spotkaniu odczytujemy zupełnie inne warstwy twojej twórczości. No bo jakby metafizyka z jednej strony, ale z drugiej strony rzeczywiście bardzo ciekawe tutaj refleksje się pojawiają dotyczące samego miejsca, że jednak ten region jest tutaj istotny. A czy masz jakieś inne miejsca, do których pomimo jakby tego przywiązania do Świdnicy lubisz wyjeżdżać, lubisz eksplorować? Ale wyjeżdżać w sensie fizycznym, czy właśnie eksplorować w sensie duchowym? I takim, i takim. Bo pytam się tutaj o twój ukochany Mediolan. A no tak, tak. Wybieram się do Mediolanu niebawem. Za 2 tygodnie lecę na weekend. No właśnie. Tak. Co jest takiego urzekającego jakby w tym miejscu? Mediolan, no, zawsze mi się kojarzył z czymś wyjątkowym, ekskluzywnym, z czymś, co można nazwać Arkadią. Tam się zapomina o wszystkim. Miałem okazję być w Mediolanie kilka razy, cieszę się niezmiernie, że tam również pojadę, ale nie będę ukrywał, że jestem fanem też Calcio włoskiego i drużyny AC Milan, której kibicuję już od 2003 roku. Przez ostatnie lata nie opuściłem żadnego meczu w telewizji, więc całe życie moje jest podporządkowane też meczom Serie A i AC Milan. Ale Mediolan to jest tak, jak było z praskim rajem. Praga dla mnie zawsze była przez twórczość Franza Kafki, też czeskich poetów, Iwana Blatnego, Jarosława Seiferta, Hrabala. Była takim miejscem bardzo magicznym i zawsze oddalałem jakby chęć wyjazdu do Pragi. Zawsze ona gdzieś funkcjonowała w moim umyśle jako właśnie to miejsce takie mityczne, miejsce nieskazitelne, czyste,
I dopiero kiedy pojechałem do Pragi i nie byłem zupełnie rozczarowany, bo moje wyobrażenia o tym mieście pokryły się z rzeczywistością. Jest to magiczne, przepiękne miasto, zwłaszcza wieczorem. To jakby właśnie było ujęciem w książce Praski Raj. No i Mediolan, tak. Mediolan jest tym miejscem, jeśli nie Świdnica, to mógłbym mieszkać w Mediolanie. Ja co do Pragi się zgadzam. W Mediolanie nie byłem nigdy, ale dla mnie takimi magicznymi miejscami jest Wilno, Lwów, obok Lwowa Drohobycz, magiczne miejsce. Szulcowski, tak, tam byłem kilka razy. No rzeczywiście, a gdyby na przykład pokusić się, może powstanie taki tom wierszy twój, który jednak sięgnie po coś takiego jak mitologizacja tej przestrzeni, w której tutaj egzystujemy, Świdnicy. No trudno powiedzieć. Poezja, jak wiesz, jest środkiem poznania tego, co w zwykłej komunikacji jest niemożliwe i to jest taka mowa horyzontu, do której dochodzą do głosu często właśnie sny, symbole. Różni się na pewno od świata realnego, już sama konwencja zakłada, ale też jest tajemnicą, jest niespodzianką. Jest szaleństwem, które musi biec. Nie wiem, dokąd mnie ona doprowadzi. Zobaczymy. Widzę, że tutaj masz przygotowane już kolejne utwory. To znaczy kolejne, bo tak mówię, cały czas dotykamy kwestii tego pielgrzymowania i chciałbym właśnie jeszcze może na koniec przeczytać takie trzy wiersze z książki bardzo dla mnie ważnej, o dosyć znamiennym tytule Dobór dóbr. I mam tutaj właśnie ten moment opisany, kiedy to wracamy do początku, czyli bohater mój zatoczył koło. Życie rozpoczął, dojrzewanie rozpoczął na osiedlu Zarzecze. Przez 8 lat mieszkał w centrum i powrócił znów za rzekę, minął most i znów wrócił na osiedle Zarzecze. Tym razem na inną ulicę, ale na miejsce, w którym się czuje bardzo dobrze, odnalazł spokój, wytchnienie. Pisze, wydaje mi się, coraz ciekawsze wiersze. I tutaj chciałem przeczytać trzy wiersze. Pierwszy majowy pochód. Mai się maj, a ja się sprzedaję. Od kilku dni miarowo się odwracam i opuszczam cenę codziennie. Pół darmo sprzedaję i wstecz wracam. Odstępuję od jasności wieży i rynku świętości. Przekraczam most i rzekę, wpław przepływam. Ja się wyprzedaję i góry opuszczam, by w dolinie głodu powtórnie zamieszkać. Wiersz Ogień i woda. Dosyć ważny dla mnie. Oto glina domu, kamień na kamieniu, a to tafla domu, piorun oraz korona, gniazdo i rzeka srebrzysta. Dom stoi przy wyjściu, za mostem, za drogą. Już dalej pola dzikie, mgła i zamieć. Wychodzę w miasto ścieżką, która jest ciemniejsza od innych. Pod śniegiem czarnoziem wyryte imię, znamię dzieciństwa. Światła kończą się od południa. I ostatni wiersz, majówka. Też odnosząca się właśnie bezpośrednio do pielgrzymowania. Nie jestem święty, więc nie świętuję. Za to pielgrzymuję z nieśmiertelną Sofą, po trzykroć dryfując z piętra na piętro. Nie świętuję, albowiem wyruszam w przeciwległe światy, aby dostać zgodę na nowe życie. Jej przetarta skóra uwalnia zamierzchłe czasy. Twój zapach
ciepło i sen łaskawy, co woła do siebie. Nie jestem święty, bo nowe wybrałem, a stare przy rodzinie zostanie i posłuży. Za chwilę zjawi się ta, która aranżuje, zabezpieczy, ustawi, wpuści jak dobry Bóg po światę świąteczną. Wszystko, czego dusza zapragnie. Dziękuję bardzo za spotkanie, a Państwa zapraszam do śledzenia utworów Tomka Chrynacza, no i poznawania Świdnicy z perspektywy metafizycznej. Wojtku, dziękuję bardzo za spotkanie. Zaczynać od brzydkiego słowa. Odciąć się i pokazać, gdzie i z kim będziemy się układać. Znaleźć sobie miejsce, rytm w serce przejmie kontrolę nad tym nieporządkiem. Wszystko po to, żeby później otworzyć drzwi i zniknąć. I zniknąć właśnie. Zaczynać od brzydkiego słowa.